Bożena Langner, witam i zapraszam na wydarzenia, a oto skrót informacji. Dożynki powiatowe w Piekarach Śląskich. Kobiety i dziewczęta pielgrzymowały do Piekar Śląskich. Schron bojowy w Dąbrówce Wielkiej oficjalnie otwarty. Po raz kolejny Piekary Śląskie zorganizowały dożynki powiatowe i choć miasto ma charakter bardziej przemysłowy, to rolnictwo pełniło i nadal pełni dość istotną funkcję. Na dożynkowe uroczystości gminy witamy! W ubiegłym roku, po 20 latach, powrócono do niesamowitej tradycji. Niesamowitej, bowiem ważnej dla każdego, kto do czynienia ma z ziemią. Dożynki to święto rolników, działkowców, pszczelarzy. Tradycje nasze są rolnicze, górnicze, hutnicze, więc tu zawsze było i rolnictwo, i był przemysł. I bywało tak, że rolnicy pracowali na roli, a też pracowali w kopalniach, w hutach. Także to jest coś naturalnego dla nas, tutaj mieszkańców Piekar Śląskich. I fajnie się stało, że przed rokiem właśnie coś takiego chciałem zrobić i to nam wyszło. Po raz pierwszy po 20 ponad latach żeśmy wznowili tradycje dożynkowe. W tym roku to kontynuujemy. Dożynki zgodnie z wierzeniami to pierwszy dzień jesieni. W kulturze ludowej jednak to impreza kończąca żniwa i prace polowe. To ważne, by pamiętać o tradycji. Ona bowiem stanowi główny element naszej świadomości. Rolnicy zawsze lubili świętować, lubili różnego rodzaju festyny, lubili się wspólnie ze sobą przebywać, tańczyć, śpiewać. Dzisiaj też będziemy mieli okazję właśnie w ten sposób wyrazić swoją radość i z tego, co już się zebrało i z tego, co jeszcze jest do zebrania, bo pogoda w tym roku trochę kapryśna i jeszcze trochę zboża na polach zostało, z tego, co wiem, i trochę plonów. Dożynki rozpoczęła msza święta. Następnie element wyjątkowo barwny i wyjątkowo ważny. Korowód, w którym udział biorą władze miasta, zaproszeni goście, rolnicy, przedstawiciele ogrodów działkowych. Korowód prowadzą starostowie dożynek i co najważniejsze, jest on wyjątkowo widowiskowy. Tworzą go bowiem maszyny rolnicze, często relikty przeszłości, ale nie tylko. To także nowoczesne maszyny, wszystkie, bez względu na wiek, świątecznie ustrojone. Tradycją jest także dożynkowy wieniec. Prace rozpoczęły się w lipcu na początku, a żeśmy zbierali zboże. Później o 4 sierpnia, 2 tygodnie żeśmy pracowali i został on kończony. A taki pomysł, no to wyszedł, ja nie wiem, po prostu takie natchnienie to było, nie? A szczególnie ten krzyż, to była do mnie taka calineczka, to się rozwija z pąka. A ten pączek to są te kwiaty, a ten calineczka to jest ten krzyż. A w ogóle ludzie to są naprawdę super, bo wszyscy przychodzili spontanicznie i pomagali. Jednym z ważniejszych elementów jest przekazanie chleba z tegorocznych zbiorów gospodarzowi miasta. Stanisław Korpanty odebrał go z rąk starostów dożynkowych, którymi w tym roku zostali Zofia Mioduszewska oraz Grzegorz Lubosik. Bałam się podjąć tego, po prostu mąż mnie namówił. I ja mówię, no nie wiem, czy się naddam, czy będę umiała to jakoś sprostać temu, prawda? Ale tak mnie przekonał, że wiesz, aż mnie przekonał, mówię, no postaram się, no może mi to jakoś się uda i wyjdzie, no ale myślę, że jest wszystko w porządku. Pani Zofia, przedstawicielka działkowców. W takim miejscu, jakim są Piekary Śląskie, gdzie przemysł łączy się z rolnictwem, działkowicze stanowią istotny element. Działkowcy też jako docenieni, jako że uprawiają tą rolę jednak, że się interesują tym, że się po prostu całe swoje czasami popołudnia z pocieczki pracy spędzają na działce, dbają o tą działeczkę i czasami nierzadko też żyją z tego, bo i plony tam, jak takie sobie coś tam zasieją, wygospodarują coś dla siebie. No także bardzo jest to i cieszy nas, że jesteśmy tak docenieni też jako za rolnikami, żeby rolnicy i działkowcy. Święto plonu było także okazją do podziękowań, bowiem jak podkreśla Stanisław Korfanty, zarówno rolnicy, jak i działkowicze chętnie włączają się w pomoc uboższym mieszkańcom miasta. Ja to obserwuję jako prezydent miasta od bardzo wielu lat, że tymi plonami potrafią się dzielić ze sobą, kierują to głównie do placów
placówek, domów dziecka, do rodzin ubogich, w organizacje charytatywne, które mają doskonałe rozeznanie o tych środowiskach najbardziej potrzebujących, też w to wchodzą. Także bardzo im za to dziękuję, że oprócz tego, że produkują na sprzedaż, tak, dla konsumentów, część tej produkcji potrafią dać gratis, bezpłatnie, żeby się podzielić z tymi, których nie stać na to, żeby te produkty kupić. Jednak dożynki to przede wszystkim zabawa. Dawniej rolnicy kończyli ciężki okres pracy na roli. Stąd tradycje koncertów, zabaw i konkursów. Miejcie zaufanie do miłości Kościoła. Takie słowa usłyszało około 80 tysięcy kobiet i dziewcząt, które w niedzielny poranek zgromadziły się w sanktuarium Maryi, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Pielgrzymki na piekarskie wzgórze kalwaryjskie to część zapoczątkowanego w XVII wieku kultu maryjnego. Jako pierwsi do Matki Bożej Piekarskiej udali się mieszkańcy Tarnowskich Gór, którzy szli z podziękowaniem za ochronę przed epidemią cholery. Od tego czasu co roku na kalwaryjskie wzgórze pielgrzymują tysiące mieszkańców Śląska, ale nie tylko. Na krótko przed II wojną światową do piekar zaczęły pielgrzymować także kobiety, a to one, co podkreślił podczas pielgrzymki arcybiskup Wiktor Skworc, fundament silnej rodziny. Jestem wdzięczny za przybycie wasze, za wszystkie trudy pielgrzymowania do domu matki, bo tu jesteśmy w domu matki. Dla ponad 80 tysięcy kobiet, które wzięły udział w pielgrzymce, ten jeden dzień jest wyjątkowy. Pozwala bowiem podziękować za dotychczasowe łaski i prosić o kolejne. To także podziękowanie dla nich samych, bowiem jak podkreślił biskup Skworc, to przede wszystkim kobiety tworzą parafialne grupy Caritas. To one zajmują się działalnością charytatywną, są obecne w parafialnych radach duszpasterskich i w zespołach synodalnych. Drogie siostry, w duchu wdzięczności za każdą rodzinę, a zwłaszcza wasze rodziny, pragniemy dziękować za waszych rodziców, matki i ojców. Pielgrzymujmy duchowo do naszych rodzinnych domów. Jesteśmy wdzięczni rodzicom za wprowadzenie dwie podstawowe relacje do Boga i do człowieka. Wiernych pobłogosławił także dzięki arcybiskupowi Konradowi Krajewskiemu papież Franciszek. Jeszcze zapytałem się, czy mogę wszystkim udzielić błogosławieństwa Ojca Świętego. Papież, jak to papież Franciszek mówi, błogosławieństwo to jest bardzo łatwo udzielić. Ty je wszystkim uściskaj. Ale Ojciec Święty Argentyńczyk nie zna naszym zwyczaju, że u nas kobiety całuje się w rękę. Dlatego całuję wasze dłonie w imieniu papieża, a uczyniłem to wcześniej, całując dłonie Maci Buczek. Arcybiskup ogłosił też tegorocznych laureatów nagrody Lux Ex Silesia. Otrzymało ją małżeństwo Teresy i Eugeniusza Malickich, które od ponad 30 lat zajmuje się rekolekcjami dla małżonków oraz przygotowaniem narzeczonych do małżeństwa. Piekarskie wzgórze staje się dla wielu pielgrzymów miejscem spotkań i rozmów z Bogiem. To czas, kiedy wszyscy bez względu na wiek, wykształcenie czy wykonywany zawód stanowią jedną wspólnotę. Nowy militarny zabytek na mapie Piekar Śląskich oficjalnie otwarty. Mowa o schronie bojowym w Dąbrówce Wielkiej. Na ten dzień fani militariów z czasów II wojny światowej czekali ponad 70 lat. Udało się bowiem odnowić schron bojowy w Dąbrówce Wielkiej. Zanim jednak mogliśmy zobaczyć efekty pracy, przed tymi, którzy podjęli się ratunku tego miejsca, było nie lada ciężkie zadanie. Trzeba go było od podstaw odkopać, zobaczyć, co tam jest w środku. No i pomału go zaczęliśmy remontować. Pracę zaczęliśmy od porządkowania środka. Trwały prawie tydzień. Wyniesienie wszystkich śmieci. No i później po kolei trzeba było wszystko odmalować. Prace porządkowe w międzyczasie na zewnątrz, wycinka drzew, odkopanie bunkra na zewnątrz. A sam schron jest wyjątkowy. Jest to naprawdę wyjątkowy, unikalny schron. Dlaczego? Już mówię. Na tej ścianie północnej, kiedy odkopywaliśmy zwały piasku, nagle patrzymy, widzimy resztki farby, czyścimy to i okazuje się, że jest 5 kolorów. Normalnie były tylko 3. Zieleń, brązowy i piaskowy, a tu były dodatkowo jeszcze czarna plama była i 2 odcienie zielonego, jasny i ciemny. Dlatego jest to pierwszy obiekt w kraju, który ma tego typu kamuflaż w 5 kolorach. I to jest jedną z jego cech unikalnych, a jedna z części drzwi pancernych, które są na zewnątrz, jest to oryginalne
oryginalna, zachowana część, dzięki której mogliśmy odtwarzać całość zamknięć tego obiektu. Jaka jest jego historia? Schron powstał w 1936 roku jako uzupełnienie pomiędzy dwoma punktami oporu. Punkt oporu Dąbrówka i punkt oporu Bobrowniki. Ponieważ powstała tutaj luka w linii OWS-u, dlatego zbudowano te schrony. To jest schron tak zwanej Grupy Bojowej Brzeziny. Dalej też w tą lukę wbudowano punkt oporu Kamień. On jaką rolę spełnił? Otóż zabezpieczał tą drogę tutaj. Schron pierwotnie składał się z dwóch poziomów. Górny przeznaczony był do celów militarnych, dolny to pomieszczenie socjalne. Niestety znak czasu odbił się na schronie i z pierwotnej budowli pozostało niewiele. Z dawnego czasu to niewiele zostało, ponieważ on został ogołocony z części metalowych. Została tylko jedyna, jaką udało się uratować rzecz, to jest laweta w kopule pod CKM. A i jeszcze jedna rzecz, to jedna ćwiartka oryginalnego drzwi. Dziś na szczęście to miejsce powoli odzyskuje swój dawny blask. I choć pracy było wiele, a oryginalnych rzeczy pozostało niewiele, to warto go odwiedzić. Wśród eksponatów m.in. mundur z 1939 roku. Ponadto szereg prezentacji multimedialnych, zdjęcia, wycinki z gazet. Jak podkreślają ci, którzy przybyli na otwarcie schronu, tego miejsca brakowało. Mieszkańcy czekali od dawna. Wydaje się, że miejsce było troszeczkę opuszczone. I mieszkańcy, oczywiście lokalna społeczność wiedziała, co jest schronem, co to znaczy schron bojowy, jaką on spełniał kiedyś funkcję. Natomiast jestem przekonany już z obecnego kontaktu z mieszkańcami, że niewielu mieszkańców wyobrażało sobie, jak wygląda wnętrze, czy nie orientowało się, jak wygląda wnętrze takiego schronu bojowego. Także cieszę się, że przy pomocy właśnie środków, czy to osób prywatnych, czy Urzędu Miasta, czy przychylności pana prezydenta i tutaj Rady Miasta, udało się w ten sposób już odnowić, przygotować tą część do zwiedzania i na pewno będzie to elementem dodatkowym, wzbogacającym nasze otoczenie. Swój wkład w odnowę tego miejsca miał także miasto Piekary Śląskie. Koło piekarskie Stowarzyszenia Prefortalikum otrzymało dotacje w ramach wsparcia miasta, które udzielamy organizacjom pozarządowym. Otrzymało sumę pieniążków, w ramach których właśnie tą rewitalizację tego obiektu zrobiono. Odnowiony schron bojowy to żywy zabytek historii. To miejsce, do którego możemy wejść, które możemy dotknąć. A o historii, nawet tej najbardziej tragicznej, musimy pamiętać. Taki jest nasz obowiązek. XIII i XIV dzień września to daty, które mieszkańcy Piekar muszą zapamiętać. Po kilkumiesięcznym zamknięciu nowe życie dostanie rewitalizowane kopiec wyzwolenia. Już 13 września oficjalnie do użytku zostanie oddany kopiec wyzwolenia. To będzie ważne wydarzenie przede wszystkim dla mieszkańców. Kopiec bowiem służyć ma przede wszystkim rozrywce i integracji. I powody do zadowolenia może dawać już sama impreza inauguracyjna. Pierwszy dzień będzie przygotowany przede wszystkim dla młodzieży. A na scenie zobaczymy m.in. zwycięzców tegorocznej edycji piekarskiego przeglądu muzycznego. Fanko statkiem w piękny rejs, statkiem na fan, piękny rejs. Fanko statkiem w piękny rejs, statkiem na fan, piękny rejs. W niedzielę oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 10:00 uroczystym poświęceniem wykonanej inwestycji. Będzie apel wojskowy i przemówienia. Wystąpi zespół pieśni i tańca Śląsk. Popołudnie będzie należało do kabaretu Młodych Panów oraz Anny Wyszkoli. Pod Kopcem będzie także sportowo. W sobotę 13 września bowiem po raz drugi zorganizowane zostaną zawody Tour de Piekary. Dokładny plan imprezy dostępny na stronie internetowej www.piekary.pl. 17 dzień sierpnia w Piekarach Śląskich był wyjątkowy nie tylko z powodu pielgrzymki. Przy Kalwarii stanął specjalny bus, gdzie można było oddać krew.
Zwiększona liczba wypadków, nie tylko drogowych, zdecydowanie mniejsza liczba krwiodawców. To wakacyjny krajobraz. Apele o zapotrzebowanie na krew powtarzają się co roku. Dlatego w wakacje tak istotne są akcje krwiodawstwa. Jedną z nich zorganizowano w niedzielę 17 sierpnia w Piekarach Śląskich. Jakie są warunki, które musi spełnić potencjalny krwiodawca? Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi, powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Jeśli nie przekonuje nas pomoc, może przekona nas aspekt materialny. Skorzystać bowiem możemy z ulgi. Odliczenie od dochodu wartości oddanej honorowo krwi lub jej składników zmniejsza podstawę opodatkowania, a niższa podstawa opodatkowania oznacza niższy podatek w rozliczeniu rocznym. Jest to ulga dla krwiodawców, tak, dla honorowych krwiodawców, którzy są zarejestrowani w jakimś ośrodku, który pobiera, przyjmuje krew. I no, osoba, która oddała określoną liczbę litrów krwi, może ulgę odliczyć w zeznaniu rocznym. A to przelicza się w ten sposób, że jakby litr krwi bądź osocza, bo to jest w zależności od tego, kto jakby, no, co tak naprawdę daruje. Przeliczone jest na, jest to taki przelicznik, że 1 litr krwi bądź osocza równa się 130 zł. Jeśli nie przekonuje nas pomoc, może przekona nas niższy podatek. Najlepiej jednak zdać sobie sprawę z tego, że być może kiedyś to my będziemy potrzebowali tego najcenniejszego leku. Kapryśna aura nie zniechęciła mieszkańców Piekar Śląskich do uczestnictwa w sierpniowych spotkaniach muzycznych, które zainaugurowano imprezą w Dąbrówce Wielkiej. W Dąbrówce Wielkiej rozpoczęto cykl piekarskich sierpniowych spotkań z muzyką. Cały cykl już tradycyjnie cieszy się sporym zainteresowaniem. Jest okazją do posłuchania muzyki przez duże M. Zaczęliśmy od muzyki właśnie takiej lekkiej, przyjemnej, klasycznej. Za chwileczkę wystąpi orkiestra, piekarska orkiestra salonowa Klaudiusza Jani. Później mamy zespół orkiestry Dentej. Następnie będzie kabaret, tak? Będą też znane przeboje w wykonaniu zespołu, który przedstawi covery polskiej światowej muzyki. Podczas kilkugodzinnej imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Na scenie nie zabrakło operetkowych wiązanek, muzyki kameralnej w wykonaniu piekarskiej orkiestry salonowej oraz big bandu Klaudiusza Jani. Brunetki, blondynki i rude i szatynki całować chcę, lecz przyznam się, o jednej tylko śnię. Tej śnionej, wymarzonej mam serce. Edukacja wszystkich ludzi generalnie jest pod tym względem słaba. Orientacja w muzyce klasycznej, w muzyce takiej, można powiedzieć, jazzowo-rozrywkowej już jest troszeczkę lepsza, ale też ja myślę, że warto też ludzi zachęcać do tego, żeby sięgali właśnie po takich dawnych kompozytorów, nie tylko muzykę popową, popularną, którą można usłyszeć w radiu. Ona też jakby tutaj służy, prawda, rozrywce, ale chcielibyśmy też przybliżyć mieszkańcom ogólnie pojętą muzykę. Zastępca prezydenta Piekar Śląskich Zenon Przywara podkreślał, że takie imprezy to doskonała okazja do integracji lokalnej społeczności. Sfery życia są podzielone na różnego rodzaju obcowanie z kulturą, nie tylko pracą, nie tylko wypoczynkiem w postaci sportu, rekreacja również jest właśnie poprzez słuchanie dobrej muzyki. Dlatego też sierpień w Piekarach jest miesiącem piekarskich, sierpniowych dni spotkania z muzyką. Myślę, że to jest taki czas, kiedy posłucha tych pierwszych nutek poszczególnych utworów, a potem dopiero jakby się troszeczkę rozluźni, ma czas na to, żeby pomyśleć o swoim życiu,
w takt muzyki. W serwisie informacyjnym to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.